Prawdziwy facet ciężko pracuje, zawsze stara się iść o krok dalej w osiągnięciu własnego sukcesu, ale czasem pojawia się coś, co każe nam troszeczkę zwolnić. Bycie chorym, jest do dupy, nie mogę trenować, nie mogę normalnie pracować, nie mogę myśleć, jestem uziemiony. To już nie te czasy, kiedy się czekało po to, żeby się przeziębić, po to, żeby zostać w domu i grać w gry komputerowe cały dzień. W dorosłym świecie istnieją obowiązki. Więc tak, jesteś świeżo po przeziębieniu i prawdopodobnie to jeszcze troszeczkę widać. Ale byłoby jeszcze gorzej, gdybym nie walczył z tym od razu. I mimo, że na rynku istnieje wiele produktów, które pomogą wam walczyć z przeziębieniem, możecie też walczyć tym domowymi sposobami. Dlatego dzisiaj, panowie i panie, jeżeli mnie oglądacie, chciałbym porozmawiać szybciutko o 4 alfa sposobach, moich ulubionych sposobach na walkę z przeziębieniem w domu, które pomogą wam trochę szybciej wstanąć na nogi. Numer 1 i to pewnie moje ulubione, gorące mleko z szczotkiem i miodem. Nie lubisz szczotku? Ups, trudno, ale gorące mleko z szczotkiem i miodem pomoże ci się rozgrzać i doda troszeczkę więcej arsenału w walce z przeziębieniem. Wystarczy ci mleko, 1 albo 2 ząbki szczotku, miód musi być prawdziwy, cynamon i ja lubię dodać troszeczkę gałki muszkatołowej. Odmierzoną ilość mleka wlewasz do garnuszka i pozwalasz się troszeczkę tam pogotować. W tym samym momencie siekasz czosnek. Po około 2 minutach dodajesz ten czosnek do mleka. Później po około minucie dodajesz miód. Na końcu dodajesz cynamon i troszeczkę gałki muszkatołowej. Wlewasz to do kubka i bum, smacznego. Teraz opcja numer 2, wywar z imbiru. Teraz możecie wybrać tutaj sobie dwie możliwości. Albo z miodem, albo bez. Ja zazwyczaj piję to bez miodu, bo mimo, że jestem chory, nadal liczę kalorie, ale to nie jest istotne. Co robimy jest, bierzemy taki kawałek imbiru, około 2-3 cm, obieramy go i siekamy bardzo drobno. W tym samym momencie gotujemy sobie wodę. Kiedy woda już jest gotująca, dodajemy ten imbir i zmniejszamy gaz. Zostawiamy to na około plus minus 10 minut, niech tam się to ładnie gotuje i marynuje. Po 10 minutach dodajemy miód albo też nie. W każdym razie to już jest gotowe do picia i bum, macie rozgrzewający koktajl z imbiru. Boli cię gardło? W tym może ci pomóc opcja numer 3, czyli woda i sól. Wystarczy, że wsypiesz 2 łyżeczki soli do szklanki z ciepłą, przygotowaną wodą. Nie gorącą, bo się poparzasz. Podchodzisz do zlewu i robisz pukanie gardła. Każdy wie, jak wygląda pukanie gardła. I powtarzasz ten proces około 3 razy dziennie. Po przebudzeniu, po południu i przed snem. Numer 4 robię, jak mam taki bardzo ciężki katar i zapchane zatoki, czyli opłaty zimnej chusteczki. Wystarczy, że weźmiecie jakąś chusteczkę albo jakiś papier, hej, nawet papier toaletowy. I zwiniecie to w ten sposób, czyli połowa, później znowu na pół, później znowu na pół i maczacie to w zimnej wodzie. Tak? I kładziecie sobie tutaj na nos. Trzymacie, aż się ogrzeje, później powtarzacie proces. I możecie robić to parę razy dziennie. Mi to zawsze pomaga troszeczkę rozluźnić te zatoki i czuję się o wiele lepiej, jak to zrobię. I proszę bardzo, macie 4 łatwe sposoby, które pomogą wam troszeczkę bardziej walczyć z tym przeziębieniem. I wiem, że jest jeszcze masa tona, hiper, mega, giga takich sposobów w internecie można poczytać, ale tak naprawdę ja się stosuję tylko do tych 4 i tylko te 4 mi wystarczają. Więc jeżeli macie jeszcze jakieś inne pomysły, które wam działają, podzielcie się o tym w komentarzach. Na pewno ja na tym skorzystam i masa innych osób na tym korzysta, więc śmiało piszcie o tym w komentarzach. I pamiętajcie, odpoczynek jest równie ważny w szybkim powrocie do zdrowia, więc odpoczywajcie, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Peace.